Nazywam się Piotr Cykowski, mam dzisiaj zaszczyt reprezentować Akcję Demokrację i będę prowadził ten panel. A ze mną będą w tej debacie, może wyłączę ten filmik, żeby było widać tytuł, w tej debacie będą brały i brali udział Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego, dziennikarz, pisarz, publicysta, polityka tygodnika, który zajmuje się właśnie przyszłością, tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką, techniką, polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Nie wiem, co tam jeszcze można by dopisać, bo to chyba wszystkim, po prostu relacjami między wszystkimi złożonymi elementami tego świata. Autor wielu książek, ale w tym chyba specjalnie dzisiaj wspomnę, że wydał w 2020 roku książkę W Polsce, czyli Wszędzie, rzecz o upadku i o przyszłości świata, a dzisiaj o przyszłości będziemy rozmawiać. Redaktor i współautor raportu końcowego Narodowego Programu Foresight Polska 2020, też coś tam o przyszłości słyszę po języku obcym. Autor i współautor opracowań strategicznych i foresightowych na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest nam niezwykle miło, że z takim potężnym umysłem dzisiaj możemy wystartować z naszym wehikułem czasu. Później siedzi obok Karolina Skowron-Baka. Muszę powiedzieć, że jestem trochę zestresowany, bo również moja szefowa. Będzie mi ciężko jej na przykład moderować zdanie, oczywiście żartuję. Dyrektorka zarządzająca i prezeska Zarządu Akcji Demokracji, aktywistka prozwierzęca, feministyczna, prawnoczłowiecza i doświadczona liderka, to potwierdzam. Członkini zarządu Animal Advocacy Careers, międzynarodowej organizacji zwiększającej profesjonalizację globalnego ruchu prozwierzęcego. Od początku istnienia kierowała polskim oddziałem Fundacji Alberta Schweitzera, wówczas jednej z czterech najskuteczniejszych organizacji prozwierzęcych na świecie według Animal Charity Evaluators. Stworzyła intersekcjonalny projekt Centrum Zwierząt, zasiada w Radzie Green Ref Institute, jest założycielką i liderką polskiego oddziału Vegan Lady Boss, absolwentka socjologii na London School of Economics, dyplomacji globalnej na trudny skrót w Londynie i retoryki na Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła także Akademię Demokracji Socjalnej i potwierdzam, bo zawsze poprawia po mnie błędy po angielsku. Kolejną naszą panelistką, brawo, brawo. Kolejną naszą podróżniczką w czasie jest Zuzanna Karcz, aktywistka na rzecz edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej, działa na rzecz wzmacniania podmiotowości i widoczności młodych osób i innych grup dyskryminowanych w procesach decyzyjnych. Ja sądzę, że tutaj trzeba przeczytać to z uwagą. Młodych osób i innych grup dyskryminowanych w procesach decyzyjnych. Współtwórczyni Domu Spokojnej Młodości, członkini zarządu Fundacji Off School, studentka globalnego biznesu, finansów, zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prawa na Uniwersytecie Warszawskim, kuratorka Forum Przyszłości Kultury Teatru Powszechnego w Warszawie, członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Witaj, Zuza. Łukasz Dudzic. Przyjechał do nas z Lubuskiego, z gminy Bobrowice. To też chcę podkreślić, że bardzo zawsze staramy się w naszych debatach mieć różnorodność w każdym możliwym wymiarze. Nie zawsze to się super udaje, ale dzisiaj chyba jest w miarę dobrze. Aktywista w obszarze holistycznego podejścia do kryzysu klimatycznego, członek zarządu Stowarzyszenia Lebuzi, edukator w zakresie sztucznej inteligencji, absolwent Szkoły Liderów Politycznych, Szkoły Akademii Aktywizmu i Demokracji i Akademii Demokracji Socjalnej. Przez większość życia związany z designem i komunikacją, zawodowo zajmuje się content marketingiem w mediach społecznościowych, a poza tym ratuje planetę dla swojego syna i nie tylko. Brawo. I też dziękuję za przyjazd z daleka, długą podróż. Czy coś może chcecie dodać na początek? Czy jedziemy? Jedziemy. To ja zacznę cytatem, zanim przejdę do pierwszego pytania. Paneliści pytanie znają, więc mają przygotowaną odpowiedź. Nie muszą się zastanawiać. Tutaj państwo mają też plakaty, które dla was przygotowaliśmy.
I tam są szczególnie dwa takie, są one inspirujące, więc zachęcam do zapoznania się. Są szczególnie dwa dla mnie ważne, o których jeszcze chciałem powiedzieć na początek. Tutaj pierwszy ode mnie, od przodu sali, ten kolorowy, to jest Rob Hopkins, twórca podcastu From What If to What Next, który jest właśnie takim foresightowym podcastem w języku angielskim, którym on zastanawia się, jakby rzeczywistość wyglądała na przykład, gdyby reintrodukowano w Wielkiej Brytanii wszędzie bobry i jakby to wpłynęło na całe społeczeństwo, ale zadaje również wiele innych ciekawych pytań i jego podcast zainspirował nas w Akcji Demokracji, żeby spróbować przenieść tą jego praktykę wyobrażania sobie innej przyszłości tutaj do Polski. A dla niego z kolei inspiracją była koszulka, którą nosiła jedna z osób podczas protestów Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych z takim oto napisem, jak tam mam transparencie, I've been to the future we won. To jest jego przesłanie, że często z perspektywy dzisiejszego czasu nie widać zmian, które tworzymy właśnie teraz. A jak spojrzymy w przeszłość, to możemy je zobaczyć, więc Rob zaprasza swoich gości podcastu do podróży w przyszłość, żeby zobaczyć, co udało nam się osiągnąć. Zapomniałem przedstawić, nie pamiętam imion i nazwisk, ale to później może mi ktoś poda, ale też chciałem bardzo powitać nasze osoby tłumaczące, więc też brawa dla osób tłumaczących. Przepraszam. Natalia Sobutka i Michał Drzewek. Ja ci dziękuję. I tam jest jeszcze jedno zdjęcie kolorowe, więc się wyróżniają. Jest to znana nam wszystkim i lubiana Olga Tokarczuk, laureatka Nobla w dziedzinie literatury. I tym cytatem zacznę i przejdziemy do pytania. I ona w swojej mowie noblowskiej powiedziała tak. Dziś problem polega, zdaje się, na tym, że nie mamy jeszcze gotowych narracji nie tylko na przyszłość, ale nawet na konkretne teraz, na ultraszybkie przemiany dzisiejszego świata. Brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia, metafor, mitów, nowych baśni. Jesteśmy za to świadkami, jak te nieprzystające, zardzewiałe i anachroniczne stare narracje próbuje się wprzęgnąć do wizji przyszłości. Może wychodząc z założenia, że lepsze stare coś niż nowe nic, albo próbując w ten sposób poradzić sobie z ograniczeniem własnych horyzontów. Jednym słowem, brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie. Więc moim pierwszym pytaniem, i zaczniemy od Karoliny, no jest próba opowiedzenia tego w tym nowy sposób o świecie. Tam trzeba wcisnąć przycisk. Więc moje pierwsze pytanie, które kieruję do wszystkich osób. Aha, jeszcze zapomniałem. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz, mała, organizacyjna. Jak widzicie, mamy tutaj taki przedmiot, który przypomina nieco radio z lat 60. Jest to wehikuł czasu, który został stworzony przez naszych przyjaciół z Syfon Studio, którzy zaprojektowali dla nas tą wielką kampanię profrekwencyjną, a teraz projektują z nami przyszłość. Więc to jest wehikuł czasu, on tam ma wbudowane specjalne urządzenia, takie jak na przykład warpowy akcelerator niemożliwości, czyli mechanizm przyspieszający samą ideę niemożliwości, który umożliwi nam, podróżującym w czasie, zanurzyć się w scenariusze przyszłości, które mogą być poza tradycyjnym systemem wyobrażenia. I mówię to po to, bo właśnie chcę was zaprosić, abyśmy weszli w ten świat, który jest poza tradycyjnym zakresem wyobrażenia i opowiedzenia nam o tym świecie. Wybraliśmy 2040 rok. On też ma wiele znaczeń związanych chociażby z politykami klimatycznymi, jakie przed nami. Mamy 90% zredukować emisje w 2040 roku, aby być gotowymi na zero emisyjność w 2050 roku, więc wtedy będziemy wiedzieć, czy w ogóle jesteśmy na tej drodze. To jest 16 lat. Przed nami rewolucja, jakiej nie widziała ludzkość. Więc dużo zadań. Jak ten świat będzie wyglądał, Karolina? Jak ty go widzisz swoimi oczami, jak przenosisz się w przód? Pamiętam, jak mi zadałeś to pytanie, spytałeś, jak świat będzie wyglądał, jak będzie pachniał, co będziemy słyszeć. Więc wyobraziłam sobie, że wychodzę na ulicę w samym centrum Warszawy. Może to być Krucza.
I pierwsze, co mnie uderza, to, że mogę wziąć bardzo głęboki oddech, taki z płuc. Sprawia mi to przyjemność, dodaje mi to energii, bo powietrze jest tak czyste, jak na wybrzeżu islandzkim. Głęboko czyste, głęboko przyjemne, dodające energii. Nie ma też hałasu. Słyszę troszkę śpiewu ptaków, słyszę taki delikatny szum drzew, słyszę też śmiechy w tle, delikatne. Słyszę konwersacje, bo właśnie mija mnie para objętych mężczyzn z małym dzieckiem, któremu właśnie tłumaczą, żeby uważali na tą mrówkę, która tu przychodzi obok, bo ona też chce żyć i nie ma nas bez niej. A dookoła nas, jak idziemy sobie tą wydeptaną ścieżką, bo idę za nimi troszkę podsłuchując tę rozmowę, to widzę, że między drzewami, między krzewami są też pola i troszkę trawy i tam piknikują ludzie. Jest ich bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo, bo odkąd pracujemy tylko 2 dni w tygodniu, musimy pracować tylko 2 dni w tygodniu, ludzie mają mnóstwo czasu na odpoczynek, mają mnóstwo czasu dla bliskich, więc spędzają dużo czasu też na łonie natury. Idę dosyć długo tą ścieżką, taką naturalnie wydeptaną, która wpasowuje się troszeczkę między drzewa, między krzewy. Co jakiś czas widzę budynki, które są też dobrze wkomponowane w tę przyrodę okoliczną. I są z naturalnych materiałów. Są też taką mieszanką najlepszych w historii Polski architektonicznych stylów, które naturalnie wpasowują się w otoczenie. Czasami mija mnie zając, przekicuje obok, czasami przylatuje ptak, bo odkąd mamy znacznie większą bioróżnorodność, to nasze rodzime gatunki dominują w okolicy. I idę bardzo, bardzo długo, zanim trafiam na pierwszą ulicę. Ulicę taką mniej więcej szerokości krótszej, może troszkę węższą, po której co jakiś czas mija mnie samochód, ale mało tych samochodów jakoś tak i dosyć ciche są, nie słychać ich za bardzo. Są to głównie taksówki. W tych taksówkach widzę, że jest przynajmniej 4 osoby w każdej, czasami 5. Natomiast jak się rozglądam, widzę znacznie więcej rowerów niż samochodów i widzę też dużo autobusów i dużo tramwajów, każdy w innym kształcie, w innym kolorze. Takie bardzo ciekawe, futurystyczne troszeczkę kształty tych tramwajów. Idziemy dalej, idę za tymi mężczyznami, do których się uśmiechają przechodnie. Czasami zagadują ich dziecko, też pytają o to, jakim mija dzień. I widzę, że tych zwierząt jest naprawdę dookoła nas dużo, że naturalnie sobie obok nas przebywają. I zastanawiam się, pytam przechodzące obok osoby, czy gdzieś tutaj w okolicy, może troszeczkę za miastem, tak jak to zawsze bywało, czy znajdują się rzeźnie, może chów przemysłowy, gdzie są te zwierzęta hodowlane, które dominowały w 2024 roku, których było najwięcej na świecie w stosunku do innych. I dowiaduje się, że już nie istnieją właściwie zwierzęta tak zwane hodowlane. Te pojedyncze, które zostały jeszcze, potomkowie tych, które były dręczone w naszych czasach, są pod czułą, dobrą, podmiotową opieką, bądź żyją na wolności, zależnie jak same wybrały, jak same potrzebowały. Nie ma też zwierząt domowych ani hodowli, które je produkowały dla nas. Jedyne zwierzęta, które mieszkają z nami w domu, i których opiekunami się nazywamy, bo nie używamy już słowa właściciel, to są właśnie osoby pozaludzkie, pozostałe po tych praktykach z naszych czasów dzisiaj. Za to widzę, że jest bardzo dużo zwierząt, które kiedyś nazywaliśmy dzikimi, ale dzisiaj wiemy już, że nie możemy zwierząt kategoryzować według kategorii przydatności dla człowieka, więc nie mamy zwierząt hodowlanych, domowych, bezdomnych, dzikich. Są po prostu zwierzęta same dla siebie. Dokładnie tak samo jak my istniejemy sami dla siebie, tak one istnieją same dla siebie jako podmioty. I dzisiaj mówimy o nich w 2040 roku ktoś, a nie coś. Więc nie ma już gatunkowizmu. Jest za to wspólne życie wszystkich gatunków we wzajemnym poszanowaniu. I ludzie też są dużo zdrowsi, są dużo szczęśliwsi, bo odkąd przeszli na dietę roślinną, odkąd mają troszkę więcej ruchu i znacznie więcej wypoczynku, bo tylko 2 razy w tygodniu pracują, przez 2 dni w tygodniu, mają też znacznie mniej stresu związanego z pracą, z hałasem, z zanieczyszczeniami, są dużo zdrowsi i dużo szczęśliwsi. I nasza służba zdrowia w związku z tym odzyskała swoją wielkość, a właściwie zbudowała swoją wielkość, jest teraz skuteczna, działa szybko, stawia na prewencję. I jest jedną z najlepszych w Europie. To chyba tyle na początek. Piękne. Dziękuję. Mówię piękne, dlatego że
Jesteś, Karolino, pierwszą osobą, która publicznie wchodzi w naszą podróż w czasie i też mam dużą wdzięczność, że bierzesz to po prostu, a nie próbujesz lawirować danymi i mówić, że tam się nie da dojść. Więc bardzo ci dziękuję za to. I przejdziemy dalej, tak żeby było trochę na zmianę, więc Łukaszu, do ciebie kieruję to samo pytanie. Twój świat albo jakiś wycinek świata tobie najbliższy w tym 2040 roku i odpalę zdjęcie, które trochę mnie intryguje, które mi przysłałeś. Ale możesz zacząć mówić. Ja go nie rozumiem, mam nadzieję, że dowiem się więcej. Tak, ja wysiadam w 2040 roku, ale po drodze w mojej podróży było małe zawirowanie i nie dotarłem tak szybko do świata idealnego i ten mój 2040 rok to jest świat, w którym zaczynamy odbudowywać się po, nazwijmy to ładnie, upadku cywilizacji, jaką znamy. Jednak to, co robiliśmy, nie udało się. Coś nam się przewróciło, ale zaczynamy od nowa. Zaczynamy od nowa, wiedząc jednak, jakie mamy cele i jakie mamy narzędzia, bo to, co wiedzieliśmy do tej pory, też nie przepadło. Dlaczego wybrałem też to zdjęcie? No, stawiajmy sobie wielkie cele. W sytuacji, kiedy udało nam się już tak mocno rozwinąć sztuczną inteligencję, możemy dojść do tego takiego Star Trekowego idealizmu. I ten idealizm widzę, kiedy wspólnie odbudowujemy planetę, odbudowując nasze też więzi. I to, co widzę po wyjściu, to jest ta moja wieś, gdzie mogę wyjść na ulicę, przywitać się z sąsiadami, gdzie możemy przejść i zacząć współpracować, żeby wytworzyć sobie w naszej okolicy żywność, żeby ta nasza społeczność lokalna mogła wieczorem spotkać się i zacząć rozmawiać ze sobą. To, co zagubiło nam się przez te ostatnie lata. Widzę tą naszą przyszłość lokalną też jako miejsce, gdzie możemy się realizować w sposób inny niż tylko dojeżdżając i wracając do pracy i spędzając większą część poza budowaniem tych naszych więzi najbliższych. Widzę też przyszłość, w której rozwijamy się jako taki mały wycinek, ale wielkiej całości. Udało nam się zrzucić w tym 2040 roku ten ciężar indywidualizmu, gdzie każdy musi być tą samotną wyspą. I to jest przyszłość, którą chciałbym widzieć. Karolina powiedziała bardzo dużo rzeczy, z którymi też się zgadzam i którą widzę, dlatego nie będę powtarzał tego idealizmu bioróżnorodnego i idealizmu naszego otoczenia. Dlatego przyszłość, którą widzę, to skupienie się na tym, nazwijmy to, stosunku pracy i odrzuceniu tego, co doprowadziło do tego upadku w 2030 roku. Dopytam, czy dla ciebie to jest atrakcyjna wizja, bo tak powiedzieć 2042, czyli jeszcze niewystarczający krok. To było przejęzyczenie. Nie, 2040, tak. Będzie spoko. No dobra. To dziękuję ci bardzo i poproszę Zuzannę, ciebie też o to samo pytanie. Też można powtarzać, bo wizje powtarzane sprawiają, że mają większą szansę okazać się rzeczywistością. Ba, nawet utrwalane gdzieś tam nam się zachowują. A o tym, jak działa mózg, no to kto by się spodziewał, że będzie o edukacji? Ja powiem wam, że to, co ja widzę, to jest coś, co widziałam fizycznie i myślę, że może być replikowane. Bo kiedy wychodzę z tej kapsuły czasu, to nie widzę sali nawet tak ułożonej, jak dzisiaj jesteśmy, że my jesteśmy na podium jakimś jednak, a wy jesteście niżej i wypatrzycie na nas. Bardziej widzę takie pomieszczenie, w którym ludzie zachowują jakąś swoją autonomię oczywiście, ale siedzą twarzami do siebie i nie ma tego jednego przewodnika, przewodniczki. Tylko jest pewna równość i taka budowa sieciowa, która tam się dzieje, bo przechodzi informacja, ale ta informacja jest wspólna.
i czuć zapach tostów. To jest bardzo ważny element tej historii, bo to czułam... Tering jest w przedpokoju, to może... Poczujcie to, jedzcie. Znaczy nikt nie jest głodny. To jest w ogóle bardzo duży, ważny element tej szkoły, powiedzmy, bo ja widzę, że ta szkoła istnieje. Ba, myślę, że bardzo lubimy tę szkołę i bardzo ją doceniamy. Więcej, jest miejscem spotkań, wokół którego nie tylko spotykają się osoby w kontekście budowania relacji uczeń, nauczyciel i celowo tak genderowo to kształtuje, tylko są to po prostu osoby, które chcą zyskiwać wiedzę, być może także w grupach międzywiekowych, międzypokoleniowych, które rozwijają swoją wiedzę zgodnie z tym, czego potrzebują i czego potrzebuje ich rozwój, ale także tego, jak ten świat się rozwija. I przede wszystkim te osoby nie mają czegoś takiego w ciele, może też macie takie doświadczenie, że przy otwarciu tych drzwi trzeba było wyrzucić z siebie taki bardzo głęboki oddech i on musiał spłynąć. Nie, tam wszyscy oddychają bardzo prawidłowo, głęboko, robią przerwę między oddechami i to jakoś tak wszystko powoli się toczy, bo przestają w tym gronie obowiązywać liczby, a osoby czują, że zyskują nie przez pryzmat właśnie jakiś bardzo numeryczny, ekonometryczny wręcz, tylko przez to, że czują, jak ta wiedza po prostu się nabudowuje przez pewne warstwy. A te warstwy kreują się wręcz w sposób fizyczny, bo osoby doświadczają tej wiedzy, czują pod palcami papier z recyklingu, który pięknie się skleja z tą przestrzenią. Widzą wiedzę, która się nabudowuje wokół nich. Czy to będzie VR-owe, czy to będzie fizyczne, to już same o tym decydują. I też decydują o tym, na ile korzystają z wsparcia cyfrowego, a na ile to wsparcie jest fizyczne, namacalne. Dużo w tym jest ruchu. Na pewno nie są to twarde krzesła, nie żebym narzekała na te, które są tutaj, ale na pewno są to krzesła miękkie. Osoby mają świadomość swojej tożsamości. Nikogo nie dziwi to, że wszędzie są wyrównane podłogi, tak żeby osoby poruszające się na wózku mogły w jednym trybie funkcjonować w tej przestrzeni. Jest tam jakaś czułość i nauczyciel, nauczycielka, osoba ucząca nie jest już tą wyrocznią, ale jest realną osobą, z którą można porozmawiać o życiu i dosyć dużo się z tego dowiedzieć. I ta przyjaźń wokół wiedzy, która jest wspólna i ten zapach tostów i wolność wychodzenia do toalety, to też jakieś wspaniałe osiągnięcie i wolność ubioru i tego, że można mieć kolory włosów każdego typu i można się ubierać jak kto lubi i nie bać się tego, kim się jest, daje takie poczucie wolności w ciele, które jest osadzone nie w sztywnych ramach liczbowych, meblowych ramach, tylko po prostu skupieniem jest ta sieć pojawiająca się między umysłami. Myślę, że to jest 2040, ale też 2024, bo jak widzę tego Martina Luthera Kinga, to przypomina mi się szkoła i to jest to, co wam opowiadam, to jest trochę część rzeczywistości, która już funkcjonuje, tylko że w szkołach społecznych, prywatnych. I pamiętam, że wchodziłam do takiej szkoły, w której właśnie pachniało tostami i to było gigantyczne zaskoczenie, ale jeszcze większym zaskoczeniem było to, że na bramach właśnie były porozwieszane plakaty z cytatami. I akurat w tej mojej wizji tych cytatów tam nie ma, bo wydaje mi się, że osoby mogą tworzyć swoje wizje nie tylko w oparciu o przeszłość, ale je nawigować w stronę swoich wyobrażeń, czyli nakładają te warstwy i może korzystają też ze sztucznej inteligencji, żeby wyobrazić sobie tę przyszłość trochę inaczej niż nasz umysł myśli, tylko też sprawdzają, jak algorytm widzi to, co do niego wkładamy. I też odbijają te wizje z nim. Dzięki. Dzięki. To ja tylko powiem, że zapowiadając ciebie na tej debacie w mediach społecznościowych napisałem, że nie wiem, czy szkoła nadal będzie w budynku, czy ludzie nie będą siedzieli, młodzi ludzie, pod drzewem.
Więc dla mnie to trochę podzielę się swoim marzeniem, że być może w ogóle ona nie odbywa się w przestrzeniach budynków, ale może jest to system mieszany. Ja tak patrzę też na polski klimat i to, że szkoła kojarzy jednak mi się czasem z taką szarością, której może nie zmienimy i może klimat się do tego czasu aż tak nie zmieni, że jednak dach będzie potrzebny. Ale ogród też spoko. Chociaż jestem alergiczką, więc raczej myślę w kategoriach pomieszczeń. Okej. To ja przekazuję głos Edwinie do ciebie z taką jeszcze trochę zapowiedzią, bo wydaje mi się, że jesteś osobą tutaj wśród nas, która ma największe doświadczenie w podróży w przyszłość, więc ja cię oczywiście zachęcam do podzielenia się nieskrępowanego tym wyobrażeniem, ale też nazwaliśmy to debatą, więc jakbyś miał później jakieś przemyślenia takie odnośnie tego, co zostało powiedziane, to też chętnie przyjmiemy, żeby był ten taki nuta debaty, a nie tylko osoby, które będą nas później oglądały, pomyślą, no nieźle się bawili, a później weszli na scenę i zaczęli opowiadać. Może tam coś dodasz jeszcze do tego, co usłyszałeś wcześniej, a jak nie, to też chętnie usłyszymy o twoim marzeniu albo wyobrażeniu. Dziękuję. Mm-hmm. Dziękuję. Bardzo, bardzo mi się podobają te bardzo osobiste, ale jednocześnie dotyczące nas wszystkich wizje. Tutaj Karolina też bardzo dla mnie ważny aspekt tej jakości służby zdrowia, która będzie w 40 roku, bo to jak popatrzyłem w kalendarz, no to jest szansa, że to będzie czas właśnie nie starości, a trzeciej młodości, tak dla mnie osobiście. Będę w pełni korzystać z tych uroków, które tutaj się pojawiły. No i tak się zastanowiłem, znaczy nie umawialiśmy się, nie wiedziałem, co kto powie, ale tak też wcześniej zacząłem się myśleć, jakie są w ogóle warunki konieczności takie powiedzmy systemowe, które by mogły, czy otworzyły szansę do tego, żebyśmy się zbliżyli do tych marzeń w rzeczywistości. No i tak sobie też to poprzez pewne marzenia opowiem. No wychodząc z dzisiejszego czasu, jestem trochę bardziej optymistyczny od Łukasza w tym sensie, że mam nadzieję, że katastrofy właśnie nie będzie w okolicy roku 30, że daj później do 30 roku uporamy się z wojną i konsekwencjami tej wojny, ale to będzie więcej niż tylko wymyślenie nowego sposobu na trwały pokój, taki, który by uniemożliwił kolejną agresję w najbliższej okolicy, tylko to będzie też zakończenie na pewnej epoki, która była związana z tym, w jaki w ogóle ten świat, w którym jesteśmy, się narodził, czyli epoki imperializmów. Tak? I tego nie pamiętamy o tym, ale to jest świat, który oczywiście w Europie z imperializmem rozstawał się w latach 60., jeszcze 70., ale całkowicie tego dziedzictwa nie przeciął. Wojna w Ukrainie jest tym elementem właśnie takiego i samo to doświadczenie, które Ukraińcy przeżywają, no to jest właśnie próba obrony systemu opartego na wolności, demokracji liberalnej, pluralizmie kulturowym, ale właśnie w oderwaniu go od korzeni imperialistycznych, które tkwią głęboko w tradycji europejskiej, europejskiego liberalizmu, o czym zapominam. Więc tu ta wojna, jej zakończenie zwycięskie dla Ukrainy, dla tych, co ją popierają, otwiera szansę jednocześnie na to, że też do tego w perspektywie najpóźniej właśnie 40 roku Unia Europejska jest poszerzona na wschód, nie tylko Ukraina, ale też właśnie Mołdawia, inne państwa. No po prostu Unia Europejska jest tożsama już z Europą po prostu w geograficznym sensie. I to jest ta przestrzeń, która też przez to poszerzenie się zredefiniowała. Tak? Właśnie zredefiniowała jako te takie miejsce, które właśnie ma ambicje realizowania podobnych planów, ale jednocześnie realizuje też to, jak przywoływałeś Olgę Tokarczuk, to właśnie no, podchodzi do świata, czy patrzy na świat w sposób ekscentryczny. Znaczy ta ekscentryczność znaczy to, że kończy się świat oparty na przekonaniu, że musi być jedno centrum, z którego płynie dominacja zarówno wiedzy, która mówi, jak świat ma wyglądać, jak i też kapitału, na przykład, który no, nadaje tempo czy zmianom, prawda, i też nie ma jednego źródła technologii, tylko ten świat nagle odkrywa, że czy my przyzwyczajeni właśnie, żebyśmy jednak bliżej centrum, odkrywamy, że w tym postimperialistycznym świecie relacje mogą być oparte na zasadzie jednak symetrycznej wymiany doświadczeń, tego co jest istotne, że
możemy naszą wiedzę konfrontować z wiedzą lokalną, na przykład pochodzącą z Afryki, która dużo dostarcza, no dzisiaj już mamy, dzisiaj już wiemy to, ale będziemy wtedy już umieli też w oparciu o to budować rozwiązania właśnie też dla naszych problemów z tym, co się z ekologią dzieje, klimatem i tak dalej. Więc to będzie właśnie taki świat ekscentryczny i symetryczny, który będzie korzystał z zasobów wiedzy, też inspiracji kulturowej i tak dalej, bo właśnie ten proces zakończenia wychodzenia z wojny umożliwi, zmieni wyobraźnię po prostu, otworzy na taką konieczność. A drugi element, na który też widzę najpóźniej do roku 40, no właśnie związany z tym, że też w końcu zbudujemy wiedzę i będziemy posługiwać się wiedzą adekwatną do rzeczywistości. W tej chwili takim dominującym dyskursem, który ma duży wpływ na decyzje polityczne podejmowane pod postrzeganie świata, jest język ekonomii neoklasycznej, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z materialnością świata, z jego uwikłaniem, nie wiem, chociażby w transformacji energetycznej itd. Tego się nie uwzględnia, rachunku termodynamicznego się nie uwzględnia. I właśnie w tym świecie, w tym 40 roku, który ma zapewnić możliwość realizacji takich rzeczy, będziemy dysponować, uznamy za dominującą i obowiązującą narrację to, nad czym pracują ekonomiści, tylko dzisiaj się ich nazywa heterodoksyjnymi, prawda, ale będą oni wtedy mainstreamowymi, ci, którzy od ponad 50 lat rozwijają ekonomię biofizyczną, prawda, uwzględniającą właśnie materialność świata, takie czynniki jak entropia, jak właśnie skończoność zasobów energii i tak dalej. I że ten model w rzeczywistości pozwoli nam, mimo niechęci tu niektórych do liczb, żeby, ale jednak policzyć, co trzeba. I że ten świat właśnie 2040 roku będzie bliższy wizji społeczeństwa 2 kW, tak? To jest taka, czyli świata, w którym dobrze żyjemy i wiemy, jak dobrze żyć, mówiliśmy sobie, jak to może wyglądać w wymiarze takim osobistym, zużywając czy potrzebując nie więcej na osobę niż 2 kW takim stałego podłączenia mocy, prawda? To jest, no, dla porównania, w tej chwili to jest około 6, prawda, w Polsce. No więc nauczymy się właśnie jakby równoważyć te potrzeby z wizją dobrego życia, korzystając między innymi, znajdując te odpowiedzi, między innymi inspirując się, no właśnie, tak jak mówiłem, tymi ekscentrycznymi pomysłami spoza naszej rzeczywistości. Także na razie nie jest to jeszcze polemiczne do tego, co było powiedziane, raczej próba uzupełnienia o pewne takie warunki systemowej, politycznej możliwości, żeby to się stało i czy jak najbliżej do tego, do tej wizji się zbliżyło. To ja bym jednak cię zachęcił, bo ja sobie wyobrażam, że do tego czasu jest Nobel z Foresightu i ty jesteś jednym z pierwszych laureatów tego Nobla, ale no wiadomo, że życie noblistów bardzo się zmienia, ale tak gdybyś powiedział tak w praktyce, co dla ciebie oznacza życie w rzeczywistości, gdzie ekonomiści heterodoksyjni przejęli mainstream i jak to się przekłada na twój, nie wiem, dzień albo, nie wiem, twój kawałek przestrzeni, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć po prostu. To znaczy, po pierwsze, no to właśnie mamy uzgodnione i uwewnętrznione też osobiście, ale też społecznie w normach kulturowych, w tym, co nam kultura popularna podpowiada, no przekonanie, że dobre życie to niekoniecznie to, co dzisiaj, prawda, jest, czyli polegające na, no to powiem banał, na nieskrępowanej konsumpcji, prawda, na mnażaniu, ale ta nieskrępowana konsumpcja nie jest problemem, że nas przekonano, że ona jest niezbędna, tylko ona jest po prostu mechanizmem działania gospodarki i dlatego ona się nakręca, bo nie tyle, że my jesteśmy głupi, no tylko po prostu ten system tak działa. No w związku z czym wrócimy do czegoś, co akurat w tym rejonie świata, Europie Środkowej, mamy pamięć konstruowania wizji dobrego życia nie w oparciu o konsumpcję, jednak cały okres PRL-u to było zmaganie się raczej z niedoborem, a jednak trochę te lat przeżyłem w tamtym systemie i pamiętam, że dobre życie budowało się w związku z tym wokół innych rzeczy właśnie, no, przez bycie w przyrodzie chociażby, prawda, bycie w górach, bycie
nie przez konsumowanie, bo nie było czego kupić, nawet jak były pieniądze, tylko właśnie raczej na jakość relacji, uczestnictwo w kulturze, te wszystkie takie rzeczy, które... Także my możemy pewne skrypty też uruchomić, prawda? One nie są i pokazujące, że to nie jest, że to nie musi być nierealne. Też inne doświadczenie, jeżeli na którym ja bym budował właśnie tę realność, płynie z właśnie z naszego doświadczenia. My zapominamy, czy już zapomnieliśmy, że jednak myśmy już ekologiczną apokalipsę przeżyli w Polsce. Znaczy w 1989 to był kraj jednak katastrofy ekologicznej we wszystkich wymiarach, od powietrza, przez wodę, po lasy. I to był jeden z czynników zresztą zmiany, bardzo istotny, mobilizacji społecznej przeciwko ówczesnemu reżimowi. Ruchy ekologiczne były bardzo, bardzo silne. Świadomość społeczna była, nie wiem czy z badań wynika, że była większa niż teraz. Tak, w 92 roku 70% ludzi było gotowych poświęcić swoje dochody, znacznie niższe wtedy niż teraz mamy, na to, żeby ratować przyrodę. Tak, tak deklarowali przynajmniej ludzie wtedy. W związku z czym też mamy, to nie jest tak, że dla nas my odkrywamy coś, co nam próbują z zachodu jakaś Bruksela narzucić, prawda? Znaczy my wracamy do pewnego sposobu myślenia o świecie, który jakby mieliśmy, byliśmy wyposażeni kulturowo, społecznie, tylko oczywiście w tym przyspieszonym rajdzie do kapitalizmu i właśnie tym modelu konsumpcyjnym trochę pozapominaliśmy, ale nie znaczy, że nie ma do tego powrotu. Znaczy ten powrót moim zdaniem jest po prostu w różnego typu praktykach, właśnie skryptach i tak dalej. W związku z czym ja sobie wyobrażam, że to jest taki, nie chcę powiedzieć powrót do PRL-u, no bo nie w tym sensie. Nie, wracamy do przyszłości. Ale idziemy do przyszłości, pozytywnie waloryzując doświadczenie, które mamy jakby w swoich rodzinach chociażby, tak, w swoich pewnych skryptach zaradności. No to, że dzisiaj mówimy o circular economy lub o innych tego typu zjawiskach, kiedy to Tomasz Rakowski, antropolog, który bada polskie wsie w czasie transformacji, pokazywał, jak ta kultura właśnie zaradności i wykorzystywania wszystkiego wielokrotnie zawsze była, znaczy jest częścią właśnie wyposażenia i naszej lokalnej wiedzy, prawda? Takiego połączenia, to wynikało często z konieczności, właśnie z niedoboru, ale też było wyrazem niezwykłej kreatywności. No nie wiem, jeżeli ktoś jeździ po polskich wsiach i widzi te wszystkie samoróbki pojazdów, znaczy teraz tego już nie ma, bo zastąpiły to traktory na kredyt kupione, ale jeszcze 15-20 lat temu, no było, arcydzieła jeździły, takie właśnie samoróbki wiejskie, które były klasycznym takim, można by to dzisiaj brandować i sprzedać na zachodzie jako kulturę właśnie circular economy, prawda, i reuse i tak dalej, wiele angielskich nazw do tego dodać. No a to było autentyczne, prawda, w związku z czym myślę, że to jest to wszystko, co nam się kojarzyło z dziadostwem. My możemy sobie na nowo opowiedzieć jako nasz zasób do zmierzenia się właśnie i zbudowania dobrego życia, ale właśnie nie z konieczności wynikającej z dziadostwa i systemu, który był dziadowski, tylko z afirmacji ograniczeń, które są i wiedzy, która jest pozytywną odpowiedzią na te ograniczenia, a nie przymusem wynikającym właśnie z niefunkcjonalności systemu. No ja tylko dodam, że pamiętam, że tego, czego się nie udało wprawić w ruch, to tworzono na wsi takie rzeźby z tych takich pozostałych metalowych elementów, dziwnych kształtów, taki a la hasior w każdym ogródku. Dobrze, słuchajcie, może to brzmić, wiecie, dla mnie też to jest nowa sytuacja. Jesteśmy jako akcja w takim sytuacji uczenia się podróży w czasie. To nasze urządzenie również zawiera takie elementy, które mają nam pozwalać zwiększać zaufanie do tych prezentowanych wizji, eteryczny suspensor niewiary i trochę staramy się tam pobyć. Ale teraz mam do was pytanie drugie, żeby i też bym prosił o takie w miarę krótkie wypowiedzi, żeby jeszcze może była przestrzeń dla pytań z sali. Takie chciałbym was zapytać, w pierwszej kolejności zaczniemy od Zuzanny. Co dzisiaj musiałoby się zacząć dziać, albo na rzecz czego już dzisiaj działamy, no żeby ta twoja wizja, i to jest też pytanie do was wszystkich, co jest kluczowe, żeby tam dojść, no bo nie jest,
nie jest, no jest trudem, bo tego na co dzień nie robimy. Wyobrażanie sobie marzenia to też w związku z rozwojem elektroniki nasze możliwości to są badania na to naukowe, dlatego też robimy to działanie lekko zanikają albo bardzo szybko, niektórzy mówią. Nasze możliwości kreatywności i po prostu wyobrażania sobie przyszłości, być może to też jest element kryzysu, jak niektórzy mówią, w którym się znajdujemy. Więc no dobrze, ale już mamy te wizje i bardzo wam za nie dziękuję, ale teraz chciałbym usłyszeć właśnie te pierwsze kroki, jak się tam skierować. To jest historia o tym, że my w konsumpcyjnym życiu i bardzo indywidualistycznym spojrzeniu zapominamy o podmiotowości, która powinna się łączyć z indywidualizmem w ogóle. I gdyby to się zmieniło, no to moglibyśmy założyć, że kwestia podmiotowości wpływa też na zaufanie, no bo jeżeli jesteśmy na równych poziomach, no to wcale nie musi być tak, że przelanie władzy z jednej strony w drugą będzie powodowało skutki dodatnie bądź ujemne w jedną bądź drugą stronę. Więc jeżeli mielibyśmy zaufanie co do tego, że nam na czymś zależy, na jakiejś wspólnej przyszłości i faktycznie mielibyśmy zaufanie w tym, że wspólnie będziemy ją tworzyć, no to ta przyszłość zakłada bardzo duże włączenie różnych grup i myślę, że zaczyna się to tak w naszym myśleniu właśnie od młodych osób, od osób od nas młodszych i podobnie jest to przelewane też na zwierzęta, zwierzęta pozaludzkie, bo kiedy myślimy partnersko o sobie i o tym, że pewne nasze pragnienia, potrzeby wynikają z niekoniecznie złych intencji, po prostu ze sposobu funkcjonowania, to jest nam łatwiej budować rozwiązania wspólne, a nie koniecznie walczyć na idee i rozwiązania. I myślę, że to jest w ogóle przypadłość, którą bardzo widzę też w obszarach pozarządowych, więc konkretny przykład. Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem zmiany jest to, żebyśmy się nauczyli ze sobą współpracować. I to daje mi poczucie bardzo duże nadziei, że są organizacje, które to czują, że konkurencja właśnie także na poziomie organizacji pozarządowych, które generalnie te progresywne raczej idą w tę samą stronę. Walka na poziomie grantów, na poziomie zasięgów jest tak neoklasyczna i tak oparta na jakimś starym światopoglądzie, że jak ogarniemy, że możemy naprawdę robić rzeczy razem i możemy mieć różne spojrzenia i iść w różne strony, to będziemy trochę łatwiej. Przykład. No, myślę, że Dom Spokojnej Młodości jest takim przykładem, bo myśmy powiedzieli, że my się nie znamy na wszystkim i różne organizacje znają się na różnych tematach, włącznie z chociażby z akcją Demokracją, z której Kuba Kocjan i Dominik Puchała nam robili też scenariusze i myśmy powiedzieli, hej, jakby wy macie wiedzę, my jej nie mamy i nie musimy jej mieć i podpisanie was pod wspólnym projektem jest dla nas łatwiejsze niż budowanie ekspertstwa wewnątrz organizacji, bo my nie musimy mieć wszystkich zasobów. To jest ekonomia cyrkularna sektora trzeciego, ale jest to jakaś historia o tym, że jeżeli sobie zaufamy i powiemy, ok, możemy iść razem w jedną stronę, to możemy zbudować coś większego, a nie walczyć na zasoby. No i zdarzały się przypadki, że pisaliśmy do różnych organizacji, wysyłaliśmy nasz pomysł na działania i w drugą stronę nagle się okazywało, że te organizacje tak, też robiły scenariusze właśnie takie rówieśnicze, które są u nas takim głównym jakimś celem, że właśnie młode osoby prowadzą zajęcia wokół jakiejś wiedzy i nagle magicznie organizacje, które tak zarzekały się, że prześlą te scenariusze, że wszystko jest gotowe, nagle te scenariusze lądowały na ich stronie. Już w pewnym momencie pisałam, że hej, to możecie też do nas to wysłać przy okazji. Jest to jakieś trudne dla mnie do zrozumienia, że nadal nie czujemy tego, że razem możemy więcej, no ale może to jest jakiś właśnie ten mały płot, może nie będzie to 89, będzie to 24, kiedy sobie powiemy, hej, możemy przeskoczyć to razem i porobić po prostu rzeczy razem, bo to jest najlepszy tego przykład, że tu jesteśmy. Bardzo dziękuję i Łukasz, podobne pytanie. Okej, okay. Żeby mój scenariusz się ziścił, tak naprawdę nie musimy nic robić lub robić to, co robimy do tej pory, bo ten 2030 wydaje mi się być jednak graniczną datą.
rozmawiamy dzisiaj utopia, dystopia, ja jestem dystopia, a później utopia. Żeby coś ciekawego się wydarzyło, najpierw musimy dokończyć ten cykl, w którym jesteśmy. I teraz tu Państwa muszę przeprosić, bo chciałbym powiedzieć, dlaczego tak uważam i będę musiał powiedzieć o wszystkim. A ciężko jest powiedzieć naraz o wszystkim i zrobić to krótko. Masz 5 minut. 2 mi wystarczą. Jesteśmy teraz w takim ciekawym momencie, gdzie kilka dni temu Mustafa Sulejman, jeden z współzałożycieli DeepMind, takiej spółki, która zaczęła na poważnie rozwijać sztuczną inteligencję i miała pierwsze sukcesy jako AlphaGo, AlphaFold, czyli to oprogramowanie, które rozwinęło nasze białka. Obecnie on jest CEO w Microsoftie dotyczącym sztucznej inteligencji. Miał swoje przemówienie na TED Talku i co bardzo ciekawe, on rozmawiał, zaczął mówić nie o narzędziach, nie o jakichś konkretnych rozwiązaniach, tylko zaczął mówić o tym, jak musimy mówić o sztucznej inteligencji i zaproponował, żebyśmy zaczęli wprowadzać do naszego języka coś takiego jak nowy gatunek cyfrowy. Jesteśmy dopiero kilkanaście miesięcy po tym, jak udostępniono sztuczną inteligencję szerszej publiczności. To moje takie pytanie do Państwa, ile osób z Was korzysta na co dzień z jakichś narzędzi? Z jakichś sztuczno-inteligencyjnych. Tak. Więc to jest kilkanaście miesięcy, w których następuje taki progres, że wychodzi gość, jeden z twórców i mówi, halo, mówmy o gatunku, robimy gatunek, tak? Jesteśmy na tym etapie, a my jesteśmy na etapie, kurczę, nie udało nam się ustalić, gdzie jest świadomość zwierząt, nie? I które je mają, które nie. Dlatego ta moja wizja dystopijna jest tak dla mnie jasna i prosta. Nie damy rady, po prostu nie damy rady wprowadzać rozwiązań do systemu, który jest skrajnie zepsuty od podstaw. Ja jestem fanem raczej zapobiegania problemów niż ich rozwiązywania, a wygenerowaliśmy ich już tak wiele, że ciężko będzie wprowadzać dalsze korekty. Edwin powiedział tutaj o tej wojnie. No ta wojna też zacznie przybierać zupełnie nowe wymiary. Też dosłownie tydzień czy 2 tygodnie temu gruchnęła informacja, że już pilot myśliwca przeprowadził test bojowy z pilotem sztuczno-inteligencyjnym w powietrzu. Niestety nie wiemy, jak ten test się zakończył. Więc te pola bitwy będą się zmieniały. Walka o zasoby będzie trwała, bo energii będziemy potrzebować coraz więcej. Mówimy bardzo często o strategiach małych kroczków, właśnie o tych wielu zmianach w wielu różnych przestrzeniach i kiedy mamy dobre rozwiązanie, na przykład z zakresu energetyki, jeden z moich ulubionych popularyzatorów nauki w Polsce mówi o tym, że na przykład możemy oczywiście wykorzystywać odnawialne źródła energii, stabilizować je biogazem, ale tu pojawia się kolejny problem, rolnictwo. Okej, jak będziemy robić biogaz, musimy intensyfikować rolnictwo, a czy my tego potrzebujemy? Absolutnie nie potrzebujemy więcej hodowli. To, o czym wam pisałem, ja uważam, że wszystko jest ze sobą bardzo mocno połączone, stąd to moje holistyczne podejście i stąd też przekonanie, że chyba nie damy rady ogarnąć tego wszystkiego naraz, ani w 2 minuty, ani w 5, a nawet chyba nie w te 6 lat. Szczególnie, że też mówimy o tym, w najbardziej pesymistycznych scenariuszach mówimy o tym, że generalna sztuczna inteligencja pojawi się za 5 lat. Więc to jest ten horyzont do upadku. No dobrze, to ja rzucam koło ratunkowe i opowiem krótką historię też, dlaczego tu siedzimy. A tu siedzimy dlatego, że przeczytałem książkę wspaniałej Joanny Erbel, Wychylone w przyszłość, którą bardzo Państwu polecam. I tam właśnie pomiędzy dystopią a utopią Joanna proponuje coś, co nazywa protopią, czyli wprowadzanie małymi krokami już teraz zmian, które są zapowiedzią tej przyszłości, która przed nami. Jakoś mi to pomaga być tutaj, ale oczywiście w swoim życiu pozazawodowym blisko mi do tego, co mówisz, dlatego też dzisiaj tutaj siedzisz. A z drugiej strony masz czapeczkę CoopTech Hubu, które to protopijne rozwiązania wprowadza i tutaj pozwolę sobie przypomnieć chociażby o warszawskiej farmie Most, czyli kooperatywie, która powstaje przy Moście Siekierkowskim, gdzie w skład spółdzielni i osobą członkowską jest ziemia, na której ludzie będą w mieście uprawiać warzywa i owoce i ta ziemia ma głos stanowiący w walnym zgromadzeniu
osób członkowskich tejże kooperatywy, czyli tak jak myślimy o Odrze jako osobie prawnej, bo czemu rzeki nie miałyby mieć osobowości prawnej, skoro mają je korporacje. Na przykład to tak również ziemia, z której korzystamy po to, żeby móc trawić, a również może ją mieć. Więc to jest moje koło ratunkowe, może wcale jeżeli, nie było. Jeżeli mogę jeszcze dopompować nawet. Ja bym tutaj dał szansę innym osobom. Jednym zdaniem. Dobrze. Tylko. Chodzi o to, że ta moja wizja dystopijna wcale nie jest jakąś tragedią i dramatem. Po prostu musimy zmienić system społeczno-gospodarczy. Coś, co zrobiliśmy 35 lat temu z sukcesem. Nie wyszło to może tak, jakbyśmy do końca chcieli. I musimy zrobić to jeszcze raz. Z tym, że obecny system społeczno-gospodarczy nie bardzo pozwala, żebyśmy powiedzieli, słuchajcie, musimy zmienić system społeczno-gospodarczy, bo już nikt tego nie będzie chciał zrobić. Więc ta wizja tego, że on sam musi się zmienić, jest chyba mi najbliższa. Dobrze, to ponieważ Zuzanna powiedziała, że ma być bardziej płasko i niehierarchicznie, więc pytanie, kto z was, Edwinia czy Karolina, chciałby teraz zabrać głos? Tak? Nie, mam głos przeciwny. O, chociaż debata. Dzieje się. Podzielam diagnozę, że jest źle oczywiście, to podzielam w 100%, ale wciąż pokładam nadzieję w nadziei, tak bym nazwała. I wiem, że ta wizja, którą przedstawiłam, wymaga systemowej zmiany na bardzo wielu poziomach i wymaga nowej umowy społecznej tak naprawdę, opartej głęboko na wartościach, ale wierzę, że jest możliwa i że zbliżamy się do punktu, w którym będziemy zmuszeni po prostu iść w tym kierunku coraz bardziej i już to robimy na wielu poziomach. Mam ten wielki przywilej pracować w aktywizmie zawodowo na co dzień i po prostu być częścią tych działań, które powodują, że kroczek po kroczku to, co Jana Rebel napisała, jednak robimy. I uważam, że są trzy filary niezbędne, żeby tą nową umowę społeczną, tą systemową zmianę przeprowadzić. I pierwsze to jest nacisk na decydentów, skuteczny, razem z ludźmi. Czyli trochę to, co robi akcja, mobilizowanie ludzi, żeby razem z nami działali i razem z nami naciskali na decydentów, i politycznych decydentów, i na biznes. Jednocześnie tak naprawdę, bo to nie jest kwestia zmiany indywidualnej na indywidualnym poziomie, chociaż też oczywiście jest to moralnie słuszne, żeby pewne zmiany wprowadzić we własnym życiu, ale potrzebujemy zmiany systemowej i z tym się wiąże też zwiększenie frekwencji wyborczej, żeby takich decydentów wybierać, którzy będą tą naszą wizję realizować. To jako pierwszy filar. Drugi filar to jest budowanie poparcia społecznego dla tej zmiany. Równie ważne, bo jeżeli nie będziemy mieli ludzi po własnej stronie, to nie będziemy w stanie naciskać na decydentów. I trzeci filar to pewnie Zuza o tym powie więcej, już powiedziała tak naprawdę, ale edukacja i właściwie całkowite przeprogramowanie systemu edukacyjnego, żeby budować od małego poparcie dla wizji wspólnej, którą mamy, dla dobra nas wszystkich, osób ludzkich i pozaludzkich. Bo jeżeli mamy budować nową umowę społeczną opartą na wartościach, to te wartości się nie pojawią z dnia na dzień, tylko trzeba je w sobie budować od małego wspólnie. Tak, to tyle. Trzy filary, które muszą się zadziać i to muszą się zadziać równocześnie, żeby do tego doprowadzić. Zadziewają się. Moim zdaniem tak. W akcji demokracji co najmniej, no tak. Oczywiście nie wszyscy jeszcze nas znają, dziwię się, jak gdzieś jedę w Polskę i ktoś mówi, akcja demokracji, o co chodzi, ale pracujemy nad tym. Może jeszcze dodam, że zgadzam się z Łukaszem, że wszystko jest połączone i że żadna z tych dziedzin nie może być rozpatrywana oddzielnie, tylko właśnie no też to, że my jesteśmy wielotematyczni, pomaga w tym, że możemy łączyć różne rzeczy ze sobą, prawa człowieka, klimat, sprawiedliwość społeczną, to nie może być odrębnie adresowane, musi być adresowane wspólnie, jednocześnie, w tej pełnej wizji. I myślę, że to, co Piotrze dzisiaj też robisz, ta rola wyobraźni wydaje mi się szalenie istotna, żeby osiągnąć, żeby te trzy filary wdrożyć i osiągnąć tą nową umowę społeczną, tą przemianę systemową, bo skrajna prawica ma bardzo atrakcyjną, spójną, mimo że zbudowaną na fałszywych przesłankach, ale spójną wizję świata, prostą, atrakcyjną dla wielu osób. I po naszej stronie jeszcze nie udało nam się zbudować takiej łatwo przyswajalnej, atrakcyjnej, dającej wielką nadzieję, wciągającą ludzi w tę wizję, obrazu przyszłości. Czyli to, co robimy dzisiaj, mam nadzieję, że jest takim pierwszym krokiem. Dziękuję ci, Edwinie. Podpisuję się pod tym, co zwłaszcza Karolina powiedziała, rzeczywiście ta mobilizacja społeczna, ale też wokół właśnie narracji, tak? Wokół no, wypracowania przekonującej wizji, niekoniecznie właśnie nawiązującej do starych utopii, które no, nie zawsze mają dobrą pamięć ich realizacji, tylko właśnie raczej, no, ale właśnie to otwierające horyzont wyobraźni, przypominające, że
No dzisiaj horyzontem utopii trzeba pamiętać, jak świat się mimo wszystko zmienił, mimo wszystko jego problemów, jakie ma, ale jeszcze 100 lat temu w skrajnym ubóstwie, czyli ryzykując śmierć z głodu, to dotyczyło 90% ludzi na Ziemi, trzeba pamiętać. W tej chwili to jest ciągle bardzo dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost populacji, ale mniej niż 10%. To jest 800 milionów mniej więcej, bardzo dużo. Z tym trzeba coś zrobić, ale proporcje są zupełnie inne. To też jest inny punkt startu mimo wszystko do myślenia. I teraz jak myślę o tym, bo tutaj no właśnie jesteśmy zgodni, że no musi się zmienić system społeczno-gospodarczy. To nie jest 89, bo wtedy wydawało nam się przynajmniej, że wiemy, do jakiego systemu chcemy się przełączyć, ale był wzór po prostu w miarę gotowy. Teraz musimy wszyscy to wymyśleć. No i tu jest stawka, bo konieczność transformacji jest już w tej chwili uświadomiona. To znaczy, to nie jest tak, że jak próbuje Patryk Jaki mówić, że Unia Europejska szaleje i chce się przenosić do zielone transformacje, a Stany Zjednoczone i Chiny tylko na to czekają. Przeciwnie, no, Chiny mają konkretny plan przejścia i on nie wynika tylko z oceny ekologicznej rzeczywistości, tylko po prostu z konieczności strategicznej. Chiny, podobnie jak Europa, nie mają dostępu do paliw kopalnych po prostu. Jeżeli chcą utrzymać model jakikolwiek rozwojowy, muszą zapewnić sobie źródła energii. Jedynym, jakie mogą w związku z tym, no to są nowe technologie energetyczne i konsekwentnie to robią. Zresztą to, co próbowała Unia Europejska robić, ale z różnych względów straciła, że tak powiem, swoją energię, która powodowała, że jeszcze 20 lat temu byliśmy rzeczywiście liderem. Prawda? Nie tylko w technologiach, ale również w wytwórstwie w większości tych technologii. Dzisiaj jest jakiś problem, ale nie znaczy, że on nie jest do przejścia, tylko to pokazuje, że pewien mechanizm zmiany się uruchomił. Znaczy nie wiemy, w jakim modelu on będzie realizowany. Czy w modelu chińskiego komunizmu ekologicznego, nazwijmy go tak, czy w modelu, no właśnie, socjalnym, europejskim, o którym mówimy, który sobie tu próbujemy wymarzyć, czy w wersji hiperkapitalistycznej amerykańskiej, który też zaczyna ruszać i to z wielkim impetem, zwłaszcza teraz za Joe Biden, ale również za Donalda Trumpa trzeba pamiętać, mimo jego różnych dziwnych decyzji politycznych, sam kapitał już, czy więcej wtedy mocy węglowych wyłączono niż uruchomiono, mimo jego działania. Czy niewielki wpływ miała polityka, tak się okazuje, prawda? W związku z czym to idzie. Teraz pytanie, jak to będziemy kontrolować? No i tu właśnie wraca ta kwestia kontroli społecznej, mobilizacji społeczeństwa do tego, żeby ten kierunek był taki, jak my chcemy, żeby on realizował naszą wizję właśnie dobrego życia, a nie tę, którą nam no wielki brat narzuci, no, prawda? Czy generalny sekretarz tam partii komunistycznej, czy czegokolwiek innego. I teraz na czym ostatni element? Buduje taką generalną przesłankę, która mówi, że mamy szansę i musimy się, upraszczając, zdążyć to zrobić, wykorzystując te osiągnięcia technologii, między innymi sztuczną inteligencję, zanim zabraknie energii i również sztuczna inteligencja się skończy. Bo zapominamy, żeby ona mogła funkcjonować, no to musi mieć, nie chodzi o to, że ona sama zużywa dużo energii, tylko po prostu wymaga cywilizacji bardzo energochłonnej. W związku z czym z jej pomocą możemy szukać tych rozwiązań, również wynikających ze złożoności. O tym, co mówił Łukasz, że ten świat jest na tyle skomplikowany, że nie ogarniamy tego, ale dzięki tym narzędziom jest nam łatwiej, czy powinno być łatwiej ogarnąć. I to, co jeszcze dwie rzeczy, które mamy, które teoretycznie przynajmniej, jeżeli odpowiednio włączymy, dałyby szansę, po raz pierwszy w historii takie dwa zasoby. No jeden to jest jednak, znowu narzekamy, że ludzie ogłupieli pod wpływem sieci społecznościowych i tak dalej, dezinformacja, no możemy mnożyć przykłady pewnych niebezpiecznych zjawisk. Z drugiej strony w tej chwili poziom przynajmniej minimalnej alfabetyzacji ludzi na świecie przekracza 90%. 90% ludzi przynajmniej umie czytać i pisać. To też jest, nie było tego nigdy wcześniej. To jest gigantyczny zasób. Mimo wszystko widać, co się dzieje, kiedy dziewczynki się uczą w krajach rozwijających się, prawda, globalnego południa, jak się zmienia trajektoria rozwoju tych krajów, tak? Jeśli chodzi o dzietność, o wszystkie rzeczy. W związku z czym to jest potężny zasób. Drugi, jeżeli mówimy o 40 roku, to do 40 roku podwoi się ilość wiedzy naukowej, którą mamy. Znaczy co 12 lat się podwaja ilość wiedzy. My nie doceniamy tego faktu, to znaczy ilość oczywiście nie musi oznaczać jakości, ale niemniej jednak to, że co 12 lat
12-14 to są mniej więcej, w zależności od, podwaja się ilość wiedzy, umożliwiło nam wyprodukowanie szczepionek na COVID w ciągu pół roku, a nie 10 lat, prawda? Znowu, to jest zasób, którego nie doceniamy, nie do końca wiemy właśnie jak, ze względu na jego jakby złożoność i właśnie ilość, wykorzystać, ale on jest. No, czyli generalnie potrzebujemy do tego wszystkiego przebudowy właśnie instytucjonalnej, tak? Takiego ułożenia rzeczywistości. Unia Europejska jest przykładem takiego poszukiwania, jak wyjść z logiki suwerenności państwowej i budować taki większy intelekt na poziomie współpracy państw poprzez mechanizm, nie wiem, chociażby wspólnego długu po to, żeby wspólnie podejmować, czy teraz wobec wojny, prawda, jak wspólnie programować działania, które sumują, czy nawet zwiększają siłę poszczególnych państw. I kończę właśnie wracając do tego, czego zacząłem. Właśnie widzę wielką nadzieję, chociaż Emmanuel Macron ostrzegał, że Europa może umrzeć, ale też ma wszystkie zasoby, które mówią, że możemy też sporo odpowiedzi zaproponować i myślę, że to nie jest tylko taka właśnie utopia, tylko bardzo oparte na twardych jednak przesłankach przekonanie. Bardzo ci dziękuję. No to teraz może wykonajmy takie wyobrażeniowe ćwiczenie. Dwa razy więcej wiedzy właśnie w 2040 roku. Co to może dla nas oznaczać? Ja zostaję sobie z tym pytaniem, bo teraz idziemy dalej, ale zachęcam do takiego też właśnie patrzenia w tą przyszłość. Dziękuję ci za ten przykład. Teraz chciałbym skorzystać, mamy ten przywilej z czasem, że możemy też usłyszeć pytania, które państwa nurtują, więc tam widzę jeden głos, może zbierzemy jakieś dwa. Dobra, jest dużo, to może tak, nie wiem, po dwa zbierzemy. Tam z tyłu widziałem głos Witek i jakiś później. Z tyłu zacznijmy, od tyłu były pierwsze głosy, pierwsze się podniosły, będziemy szli do przodu. Słuchajcie, mamy jakieś 20 minut, więc sądzę, że damy radę odpowiedzieć, ale też proszę o zwięzłe pytania, konkretne, tak, i też w miarę możliwości może kierowane przynajmniej do jednej albo dwóch osób, bo nie damy rady, żeby wszystkie osoby odpowiedziały, ale też będą mogły w swoich odpowiedziach uwzględnić, podzielić się refleksjami, więc tak w miarę do osób i w miarę konkretnie. Dziękuję. Dzięki. Witek Chabanowski. Ja bardzo, Fundacja Inna Przestrzeń. Ja bardzo krótko postaram się, trzy punkty jednak, ale nie pytań. Po pierwsze wielkie dzięki dla akcji Demokracja za ten pomysł i format, ale trochę w odpowiedzi na apel samej jednej z panelistek, może warto byłoby rzeczywiście pomyśleć, byłoby to ciekawe dla nas wszystkich tutaj, żeby zrobić to w formacie bardziej na przykład takim podstolikowym, warsztatowym i żebyśmy sobie rozmawiali o tym trochę bardziej, a nie w formie, prawda, ekspercko słuchaczy z jednej strony i eksperci z drugiej. Druga rzecz to jest taka, że trochę mi zabrakło informacji, jak szczególnie w tak śmiałych wizjach tego, co już może być w 2040 roku, jak sobie poradzić z tymi rzeczami, które nas w tej chwili dotykają. Na przykład wystarczy sobie wyobrazić, też cofnąć się o 16 lat. Tak, 2008 rok to w naszym regionie wojna pięciodniowa tylko w Gruzji, a od tego czasu mamy teraz dwie wojny, jeszcze Karabach. Ogromna wojna w Ukrainie, mamy osiem lat demokratury w Polsce, dwa lata pandemii, tak? I jednocześnie nasi politycy europejscy mówią, że naszym największym wyzwaniem jest migracja na przykład, tak? A nie to, czym wy mówicie tutaj. I teraz jest pytanie, jak sobie w ogóle myśleć o tym, jak polaryzację, jak jakby zdepolityzować. Fajnie, że wspomniałeś o tych protopiach, tak? O których pisze Joanna Erbel. Ja chcę powiedzieć tak, my staramy się trochę pewnie jako fundacja w takich protopijnych działaniach funkcjonować, bo od 10 lat tworzymy na pograniczu Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu taką przestrzeń właśnie takiego utopijną praktycznie Woodstocku kaukaskiego. Dla nas jest to też ciekawe doświadczenie, bo przetrwaliśmy właśnie te dwie, znaczy jedną wojnę w trakcie, ale ogromną wojnę, która podzieliła jeszcze bardziej dwa skonfliktowane narody Armenii i Azerbejdżanu. I pamiętam po pierwszej tej wojnie w ogóle nie mieliśmy ani jednego Ormianina z Armenii, który by przyjechał, no bo oni w końcu przegrali wojnę.
ale żeby trochę pozytywnie i optymistycznie, w zeszłym roku mieliśmy właśnie oprócz Gruzji najwięcej zespołów z Armenii i to ludzi otwartych, którzy chcą i którzy traktują taką przestrzeń jako przestrzeń ważną. Plus może też jest taki, że właściwie każdy z was może się w to też włączyć. Właśnie otworzyliśmy nabór na taki wolontariat międzynarodowy na 3 tygodnie na One Caucasus, więc zachęcam, zapraszam. Tematów jest dużo więcej, ale to na inny format. Dziękuję. Witkowi też było mi trudno przerwać, ponieważ my się znamy od lat i Witek uczył mnie, jak robić ciekawe konferencje i wydarzenia, więc Witku, o 14:00 właśnie zapraszamy osoby, które chcą zostać na warsztaty, gdzie już nie będzie sceny, będą stoliki, dokładnie tak jak mówisz, i to nie przypadek, że ty to powiedziałeś, a ja to powtarzam. Więc zapraszam do kolejnych pytań i jednak w kierunku pytań i w miarę do konkretnych osób. Dziękuję. Ja mam tutaj pytanie do Karoliny Skowron-Baka. A propos odnośnie tej umowy społecznej, odnośnie tego, jaka jest w tej chwili. Myślę, że dobra diagnoza też przyniesie nam możliwości zmiany, ponieważ zweryfikowanie i coś, co uważam za najtrudniejsze, przebicie się przez deklarację. Że uważamy, niby powinno być tak, z różnych podręczników czytamy, że niby jest tak, co też są snucie odpowiednich wizji i dyskursów. I to jest kwestia dobrej, porządnej diagnozy i zweryfikowania tak samo partnerstwa oraz jak je instytucjonalizować. Tutaj chcę się odnieść do kolejnego głosu związanego z tą protopią i z infrastrukturą, która jest. Nawet tej kwestii sceny i tego, żebyśmy nie obracali tutaj głowy na siebie patrząc, tylko zbudowali to na razie w ramach amfiteatru. To jest też luźna propozycja, ale myślę, że od podobnych mikro pomysłów rodzą się prawdziwie partnerskie też układy i możliwość zabierania głosu, no właśnie jak najbardziej płasko i równo. No i trzecia rzecz, która mnie najbardziej nurtuje, to ta koncepcja, że do 2040 dwukrotnie zwiększy się ilość wiedzy naukowej. Przyznam, że nie mam zielonego pojęcia, jak to mierzyć. Ilość, już nie mówiąc na przekładanie na jakość, o czym też była mowa, ale to, że jak to mierzyć? No i może właśnie ten szum związany ze sztuczną inteligencją, wytłumaczenie, co to jest i tak na zasadzie też innowacji i tego, co jest w sensie reconomy odnośnie polskiej wsi. Mam wrażenie, że to jest też tylko nowy dyskurs. No i mam też straszne obawy, że to jest absolutnie pusty dyskurs, że to jest kwestia tego, żeby robić atmosferę, a zmiany, które są realnie, czy potrzebujemy nowego języka, żeby o tym opowiedzieć? Czy nie możemy zastosować bardzo konkretnych, rzetelnych mierników z poprzedniego? To tym sposobem zapytałem 4 osoby z panelistów. Dziękuję. Czy jeszcze weźmiemy jedno pytanie, czy już runda odpowiedzi, jak czujecie? No właśnie, tu nie, to były konkretne. To jeszcze weźmy tutaj od jednej osoby i zrobimy rundę odpowiedzi. Zobaczymy, jak z czasem się wyrobimy. Ukłony serdeczne, też wielkie dzięki, Tomek Kozłowski. Na szybciutko, zabrakło mi słowa pokój, to znaczy przewijało się, szczególnie tutaj właśnie prezes mówił, sądzę w tym kontekście, to znaczy imperializm, postimperializm i co możemy z tym zrobić, zarówno ten pokój wewnętrzny, jak i pokój społeczny i pokój w ogóle na świecie. Natomiast w tym kontekście między innymi bardzo to było trafne stwierdzenie, że te ruchy, no powiedzmy narodowo-socjalistyczne, inaczej mówiąc, mają tą spójną treść, łatwy przekaz. Jedną chyba z największych bolączek, którą się borykamy w tak zwanej kulturze Zachodu, jest szarlatański pomysł końca filozofii. To znaczy końca filozofii jako mądrości naszego, właśnie naszego świata, kultury. I to, o czym opowiadacie, ja bym to odebrał właśnie jako taką próbę no, tworzenia tej, powiedzmy, nowej filozofii, ale też decydowania bezpośredniego w kontekście sztucznej inteligencji o przyszłości gatunku ludzkiego. My rzeczywiście zmieniamy ludzki gatunek, zmieniając świat. Świata w zasadzie natury już nie ma, bo już mamy plastik w oceanach, też mówiąc bardzo szybko. Natomiast rzeczywiście ta, no teraz ma to wschód, znaczy tą filozofię wschód zachował, Rosja, jaka ona by nie była, zachowały Chiny, zachowały Indie, prawda? Natomiast my stwierdziliśmy, rób ta, co chce ta. Co jest sympatyczne, ale to, jak widać, ludziom nie starcza i bardzo dobrze. Dzięki. Wzięliśmy mikrofon tutaj do przodu. Dobrze, to jeszcze liczę na naszą pojemność. To ja dziękuję bardzo za debatę. Mam do Państwa wszystkich 2 pytania. Jedno to jest takie, kto w tej wizji przyszłości ponosi odpowiedzialność w momencie, kiedy scenariusze zawiodą.
I drugie pytanie mam takie, dlaczego w tej wizji przyszłości pojawia się takie bardzo duże uwspólnienie wartości i taki bardzo duży czynnik humanistyczny w momencie, kiedy, przynajmniej z mojej obserwacji, moja obserwacja jest taka, że jako gatunek robimy wszystko, żeby wyjść poza coś, co jest pozaludzkie, typu właśnie sztuczna inteligencja. I nie jesteśmy w stanie, i moim zdaniem w tej dyskusji też to wybrzmiało, nie jesteśmy w stanie uwolnić się od myślenia technokratycznego, czyli w dalszym ciągu technologia musi być środkiem, sposobem i rozwiązaniem do tego, żeby budować przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również teraz poproszę mikrofon i poproszę takie też odpowiedzi. I sądzę, że to też powoli takie też wasze jakieś luźne refleksje, bo postaramy się skończyć w miarę czasie, ponieważ czeka na nas też poczęstunek, żeby też móc przejść do dalszej części, więc ale na spokojnie mamy czas na dłuższe wypowiedzi, które uwzględnią odpowiedzi, znaczy, wasze refleksje. Tak, jeśli chodzi o tę wiedzę, znaczy no, jedną z szybciej rozwijających się właśnie też dziedzin science jest science of science, czyli właśnie analizowania, metaanalizy, mierzenia ilościowego, strukturalnego i tak dalej, no to na odrębną historię, ale rzeczywiście jest to dosyć dobrze opisane, nawet takiej właśnie książce Science of Science, która tam 2 czy 3 lata temu powstała i tam większość, polecam, po prostu nie chciałbym teraz zajmować czasu, żeby tłumaczyć dosyć techniczny aspekt, ale rzeczywiście można to mierzyć również w ujęciu zarówno ilościowym, jak jakościowym i są propozycje, które oczywiście są też przedmiotem debaty wewnątrz nauki. To, co jest istotne, to jest to i nadzieja, jaka z tym się kryje, to jest taka, że dojdzie do takich momentów, jak już bywały w historii nauki, czyli na przykład właśnie, i to często pod wpływem kryzysu, czyli II wojna światowa i projekt Manhattan, kiedy wymyślono nowy sposób organizowania pracy naukowców, ale odkrywając właśnie, że są gigantyczne zasoby już wytworzonej wiedzy, chodzi tylko o przyspieszenie jej wdrożenia, prawda, do ponurego przedsięwzięcia, w sensie ten ale chodziło, jeżeli mówimy o metodę, to otworzyło to, co się dzisiaj nazywa Big Science, prawda? I po II wojnie światowej mamy laboratorium w CERN, prawda? I wielkie zespoły badawcze, które no, następne 30 lat to jest okres gigantycznego postępu naukowo-technicznego. I teraz jest jakby nadzieja, że to samo jest, że jesteśmy gdzieś być może wokół przed podobnym momentem, który wymaga właśnie jakichś innowacji instytucjonalnych, być może w połączeniu właśnie ze sztuczną inteligencją, która umożliwiłaby efektywniej przetwarzać te zasoby wiedzy. Także więc to jest oczywiście nieprzewidywalne, ale jakby są elementy, które dają nadzieję. Natomiast nie myliłbym technokracji z technofilią, o tak bym to nazwał. To znaczy technokracja to jest sposób zarządzania sprawami, między innymi przez wykorzystywanie technologii, ale często bezrefleksyjne. Znaczy nastawienie na cel taki efektywnościowy, który nie uwzględnia wartości na przykład społecznych czy kulturalnych. Więc ja myślę, że znaczy bez technologii nie damy rady. No musimy po prostu sobie, tylko musimy je uspołecznić, znaczy uspołecznić sposób ich wdrażania, prawda? I jeżeli to się uda w modelach, które w internecie chociażby, przecież wiele jest takich, od Wikipedii poczynając, przez ruch open source i tak dalej, modeli właśnie uspołeczniania i kontroli społecznej nad technologią jest całkiem sporo. Jeżeli to nam się uda, to wtedy nie powinniśmy się aż tak bardzo ich obawiać. Także może tyle. To ja może tej umowie społecznej chętnie odpowiem. Moja diagnoza jest taka, że umowa społeczna jest teraz zdemoralizowana. To znaczy, że opiera się w znacznej mierze na wyzysku jednych przez drugich, kosztem drugich i na zysku jako naczelnej wartości. Czyli wręcz ta umowa społeczna, którą kiedyś tworzyliśmy, która ma fantastyczną historię, jest skorumpowana przez korporacje, przez sprzyjające im rządy i tak dalej. Natomiast uważam, że my jako społeczeństwo już bardzo dawno nie usiedliśmy razem do tego, żeby wspólnie się zastanowić, jakim społeczeństwem jesteśmy, jakim chcemy być i jakie wartości nas łączą, bo będzie różnorodność na pewno i na pewno się nie da znaleźć całkowicie spójnej, jednolitej wizji, natomiast ta różnorodność może być wielką zaletą i na pewno w jej ramach można znaleźć elementy wspólne i wydaje mi się, że warto do tej dyskusji prastarej w jakimś sensie powrócić, bo ona nam się gdzieś zgubiła, bo zgubiliśmy się w pogoni za konsumpcją, za innymi rzeczami. I trochę sobie tak to wyobrażam, tak jak można
zarządzać zespołem, krajem, czy tak samo można być może światem w sposób, gdzie każdy głos się liczy, gdzie można, oczywiście nie każdy człowiek na ziemi będzie miał szansę się wypowiedzieć prawdopodobnie przy tworzeniu takiej umowy społecznej, ale mamy już sprawdzone systemy, jak wybierać swoich reprezentantów, którzy mogą mówić naszym głosem na przykład. Więc wierzę, że trzeba ponownie się przyjrzeć tej umowie społecznej i troszeczkę od nowa ją zbudować wspólnie, tak żeby nikt nie został w tyle, żeby każdy był usłyszany. Jeszcze tej różnorodności, jeżeli mogę, bo myślę, że to też ważne, że podmiotowość różnorodnych głosów zakłada to, że one będą w równy sposób mogły się ze sobą ścierać, no ale też tworzyć nowe rozwiązania i właśnie to jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie, dlatego cieszę się, że tu jesteśmy, że wszyscy będziemy w równy sposób partycypować, bardziej właśnie skłaniałabym się w stronę tej demokracji przedstawicielskiej, która jednak, choć ma bardzo dużo minusów, czego doświadczamy, no, prawdopodobnie jest najlepszym rozwiązaniem. I teraz znowu idąc technofilsko, obstawiam, że jesteśmy w stanie włączyć więcej głosów i przy dobrym założeniu tego, że tworzona przez nas technologia też jest częścią nas, jesteśmy w stanie trochę bardziej na to przystać, jakie rozwiązania zbudujemy. Jestem na samym początku mrocznej ekologii, ale wydaje mi się, że to może być jakiś fajny kierunek do rozpatrywania, gdzie mamy tą granicę człowieka, kultury, a środowiska. Bo to wydaje mi się też jest dużym elementem tej dyskusji, trochę nieobecnym, trochę będącym dzisiaj w cieniu, a wydaje mi się, że rozbijamy się bardzo o te granice, co jest człowiekiem, co jest światem zewnętrznym, a nie przyjmujemy po prostu, że coś jest. Dzięki. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tych technologii, do tego, o czym Justyna wspomniała. Dlaczego musimy się tak na niej opierać? Myślę, że ten obrazek tutaj wisi i teraz chyba nabrał takiego najpełniejszego dla mnie znaczenia. Mam wrażenie, że ten w pełni zautomatyzowany gwiezdny komunizm właśnie mógłby być wyrażony przez tę sztuczną inteligencję, która może mieć coś, może nie mieć czegoś, co mamy na siłę my zawsze. My mamy uprzedzenia, stereotypy, pewne wyobrażenia i wartości, których czasem nawet byśmy nie chcieli mieć, albo nie chcielibyśmy, żeby ten inny je miał. I kiedy obieramy nawet jakieś globalne, planetarne cele, to pojawi się ktoś, kto przyjdzie i powie, ale Chiny, ale Indie, ale Stany, ale Rosja, ale Europa. I tych onych będzie dużo i wszyscy dla wszystkich będą onymi. A jeżeli udałoby nam się w jakikolwiek sposób przenieść pewne procesy decyzyjne, tylko wyznaczając cel, tak? Czyli naszym głównym celem jest wprowadzenie jakiejś solidarności społecznej, równości, uratowanie planety, sztuczna inteligencja będzie w stanie to ogarnąć i nie będzie patrzyła, kto z którego kontynentu pochodzi albo kto w jakim kraju, pod jaką flagą sobie mieszka. Tak mi się wydaje, a wydaje mi się też dlatego, że no jednak w naszej historii, całej historii, jaką chyba znamy, dochodzi zawsze do momentu, że ktoś komuś chce przyłożyć patykiem i zakłada na tego patyka później inne rzeczy, jakieś tam kamienne, metalowe, później tymi patykami rzuca. To uświadomiło mi bardzo mocno stanięcie pod bramą Isztar, która nomen omen stoi w Berlinie, a propos do tego, co Edwin mówił na początku tych imperializmów. Uświadomienie sobie tego, że tak potężna cywilizacja, jaką była cywilizacja babilońska, i tak upadła. Kto w momencie tej cywilizacji mógł pomyśleć, że runą mury Babilonu? Runęły i stoją w Berlinie. Więc tak, mam wrażenie, że potrzebujemy tej technologii, a jesteśmy w momencie historii, w której ta technologia faktycznie może nam pomóc. Ten pierwszy raz w historii ona może być czymś, co nas w pewien sposób zrówna. I bardzo króciutko chciałbym się tylko odnieść do tej wsi i szukania, poszukiwania nowego języka. Ja jako mieszkaniec wsi uważam, że w ogóle musimy zoperacjonalizować na nowo pojęcie wsi. Czuję się wręcz krzywdzony, jak jeżdżę po różnych miastach i słyszę, co się pojawia w głowach na samą nazwę wieś. Wieś się zmieniła, wieś się zmienia, wieś jest strasznie dynamiczna. Mam wrażenie, że zmiana w strukturze społecznej na wsi jest dużo bardziej dynamiczna obecnie niż w miastach. To, co się wydarza, jest niezauważone, natomiast homogenizacja kultury, popkultury, choćby technologii jest już tak potężna,
że wiele rzeczy, wiele wartości nie różni ludzi mieszkających na wsi od ludzi mieszkających w mieście. I nie mówię tu tylko o sypialniach, mówię tu o rdzennych ludziach ze wsi. Więc tak, potrzebujemy nowej operacjonalizacji, potrzebujemy nowego języka, żeby móc mówić znowu wspólnotowo i dążyć do wspólnych celów. Tak, tak, ale o tym wiemy od 150 lat. Mamy to bardzo dobrze opisane. Słuchajcie, w tą dyskusję, takie wchodzenie w szczegóły, to za chwilkę. Tam przygotowaliśmy warunki, żeby było miło rozmawiać, chociaż z pełnymi ustami trudno, ale jakoś sobie damy radę. Mamy 5 minut do końca, więc zmierzam do końca. Mam taki apel o jedno jeszcze pytanie, właśnie szczególnie do osób, które żeby zastanowiły się, które zwykle zadają pytania i dostają odpowiedzi, to może te niech opuszczą rękę, a te, które rzadziej zadają pytanie i rzadziej uzyskają odpowiedzi, żeby je utrzymały wysoko. Spróbujmy wprowadzić trochę większej równości i partycypacji, więc Iga, zdecyduj. Ja sądzę, że z reguły kobiety i ich głos jest mniej słyszany, więc zachęcałbym osoby, które tak się identyfikują, żeby zadały pytanie. Dziękuję. Fajnie. Można być kobietą i dostać mikrofon. Okej. To mam 3 kwestie. Nie, na ogół się nie dostaje, więc jakby cieszę się. Nie, tak, jakby, do mnie też może być. Nie, jakby pierwsza rzecz jest super krótka, to jest bardzo fajne, cieszę się. A 2 są, postaram się jak najkrócej, bo oczywiście myśleć można bardzo dużo, ale wydaje mi się, że te 2 kwestie są tutaj dla mnie najważniejsze, że po pierwsze wydaje mi się, że w tych 4 narracjach totalnie to było, jakbyśmy rozmawiali o 2100 roku, a jakby 2040 jest za chwilę, nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, w sensie dosłownie za moment i jakby w związku z tym musimy, jak już mamy jakieś marzenie, to jakby jak ono fajne by nie było, to musimy je zacząć realizować, ponieważ mamy 16, o ile dobrze liczę, lat, więc to nie jest dużo, więc jakby te wszystkie plany klimatyczne typu 2050 czy 2030 to też jest za chwilę. Także jakby też warto jakby się nad tym zastanowić, ale też w tych wszystkich relacjach, po prostu marzeniach było ciekawe dla mnie, że większość z nich, może oprócz Łukasza, była jakby linearna i jakby, że dalej myślimy, mamy jakieś tak chyba wmuszone w głowę, że historia jest linearna i będzie postęp, a jakby wszystko wskazuje na to, że nie ma i że idziemy cyklami, a nie idziemy żadną kreską w górę wesoło jak w kapitalizmie, tylko idziemy totalnie w zapętleniu i po prostu właśnie totalnie jesteśmy bliżej dystopii niż jakiejkolwiek utopii. I coś jeszcze pewnie... A tak, jeszcze chciałam dodać, że też bardzo podbijam wszelkie głosy właśnie Zuzy, czy już nie pamiętam, kto mówił o opiece zdrowotnej, że fajnie, żebyśmy dożyli do tego 2040, więc jakby do tego musimy bardzo zmienić edukację i zwłaszcza opiekę psychologiczną. Tak, to tak w skrócie. Bardzo dziękuję za ten głos. Poprosimy mikrofon z powrotem, a osoby, które mają podniesione ręce, zachęcamy do złapania panelistów, panelistki, jak będą wychodzić, być może zostaną chwilę, ale Iga, bo ja proszę już taką rundę końcową, też w kontekście tego, co usłyszeliśmy, na koniec. Dobrze, że Łukasz, ty zaczynasz, bo nie chciałbym zostać z samą dystopią na sam koniec, więc cieszę się, że nie będzie to twój ostatni głos. Ale tylko z jednym zdaniem o dystopii. W tej dystopii jest wielka nadzieja i ja upatruję w dystopii największą szansę do dotarcia do naszego wymarzonego punktu. Dziękuję. A ja mam takie marzenie, które możemy realizować tak od zaraz. Bądźmy, czujmy siebie i w podmiotowości jest taka jedna wielka siła, której się uczę i nadal nie do końca ją mam. Ale jak zadbamy o siebie i o to właśnie, jak oddychamy, jak jemy, to będzie nam łatwiej wchodzić w szerszy obrazek. I jeżeli możemy zakończyć jakimś marzeniem, to zamarzmy sobie, proszę, taki jeden głęboki oddech, bardzo świadomy, żebyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy tu i teraz. A jutro jest dopiero jutro. Bardzo to było zachodnie i bardzo takie miszmasz zachodu i wschodu w tym się pojawił, ale myślę, że pasuje do momentu, w którym jesteśmy, bo świadomość pozwala nam właśnie selekcjonować to, co jest wokół nas, ale też budować na tym, co mamy i co widzimy, że istnieje.
Ja bym chyba podkreśliła jeszcze raz to, co mówiłam wcześniej, czyli nadzieja w nadziei i ćwiczmy w sobie tę nadzieję. To, co zrobiliśmy dzisiaj, może być takim pierwszym krokiem, ale nie zbudujemy tej wizji, a tym bardziej drogi do niej, jeżeli nie będziemy się w tym ćwiczyć, w tej wyobraźni też. Widzę w tym wielką wartość. Dziękuję. Trochę mnie zaskoczyła ta uwaga o linearności tych wizji. No my cały czas mówimy o rewolucji jednak, ni mniej, ni więcej. I to, żeby to się, co jakby te wizje jakkolwiek utopijne miałyby się zrealizować, no to po drodze musi się wydarzyć. Być może katastrofa, jak mówił Łukasz, ale na pewno rewolucja, jeżeli nawet nie będzie, chociaż katastrofę już mamy akurat, no bo wojna jest, ona jest i to jest katastrofa po prostu. Tylko czasem o tym zapominamy. Więc pytanie jest raczej takie, jak konieczność, którą mamy, czyli dostosowanie stylów życia, zmniejszenia konsumpcji, również zużycia energii i tak dalej, przetworzyć kulturowo w opowieść o dobrym życiu, a nie w języku katastrofy, żebyśmy za 40 lat, jak się okaże, że nie dlatego, że chcieliśmy te 2 kilowaty mieć, tylko po prostu nie będzie więcej, nie mówili, że jest źle, tylko zbudowali świat z 2 kilowatami na osobę, który będzie dobrym światem. I to jest właśnie ćwiczenie tej wyobraźni, ale to jest też najtrudniejsze. Te 16 lat jest bardzo krótko, znaczy zmiana norm kulturowych jest wolniejsza niż zmiana technologiczna, niestety, to jest prawda i możemy po prostu nie zdążyć sobie tego świata wyobrazić i ktoś inny może go nam urządzić, na przykład Chińczycy, prawda, którzy mogą się okazać skuteczniejsi w pewnym wdrażaniu metodami właśnie geopolitycznymi, nazwijmy to tak, prawda, używaniem przemocy, też eskalacją wojny i tak dalej, prawda, więc tego wolałbym oczywiście lepiej było uniknąć, ale też konwencja była dzisiaj taka, że no nie analizowaliśmy wszystko, ten raczej była intencja, żebyśmy popatrzyli pozytywnie, jeśli można. I tak po środku. Tak po środku, ale też jestem przekonany, że te scenariusze zbliżone do pozytywnych nie są generalnie niemożliwe, mimo rzeczywiście dzisiaj bardzo katastrofalnego kontekstu. To nie wynika tylko z fizycznej realizowalności, ale właśnie z tego, jak sobie samą zmianę opowiemy. Nie umawialiśmy się na tym, ale właśnie chciałem podsumować cytatem, który jest o tym, o czym powiedzieliście, podsumować naszą debatę. To jest słowa Roba Hopkinsa, które zainspirowało mnie, żeby was tutaj dzisiaj w ogóle zaprosić. I on pisze tak. Samo spojrzenie w przyszłość to za mało, żeby wymyślić świat na nowo. Wyzwaniem jest tutaj tworzenie takich opowieści, które będą na tyle atrakcyjne, żeby pociągnąły za sobą wiele osób. To znacznie trudniejsze wyzwanie niż pozostawianie w postapokaliptycznym imaginarium. Nie powinniśmy jednak poddawać się intelektualnemu lenistwu i tak jak ćwiczymy ciało i dbamy o zdrowie, tak samo powinniśmy dbać o naszą wyobraźnię. Jedną z metod są proste ćwiczenia wizualizacyjne, będące rysowaniem w umyśle wizji lepszego świata. Potrzebujemy zmiany myślenia i pobudzenia wyobraźni po to, aby przekroczyć obecne bariery blokujące udane, ale trudne projekty, zobaczyć, że praca i budowanie dobra wspólnego ma sens. Więc właśnie to dzisiaj zrobiliśmy, ale to nie koniec, bo tym cytatem chciałbym, zanim zaproszę Państwa na przerwę, mniej więcej 25 minut, zaprosić do drugiej części, to osoby oczywiście, które chcą i mają czas z nami zostać, na mniej więcej półtora godziny warsztaty właśnie w takim duchu, o którym tu mówiłaś Zuzanna, że rozsuniemy te stoły, mamy narzędzia i po prostu zapraszamy do takiej w mniejszych grupach rozmowy o tym, jak ta przyszłość może wyglądać, ale być może pojawi się tam kawałek pragmatyzmu również, jak tam dochodzić. A w tym samym chciałbym bardzo podziękować wam przyjęcie zaproszenia i państwu wszystkim, że przyszliście, wypełniliście tą salę. Oczywiście obawiałem się, że jak powiemy, że podróżujemy w przyszłość, to różnie może się wydarzyć. Dajecie też nadzieję, że chcemy o tym rozmawiać, że taka rozmowa ma sens. Więc brawa dla naszych uczestniczek, uczestników naszej debaty i brawa dla Państwa za zaangażowanie i wysłuchanie. No i cóż, my też ruszamy w przyszłość. Kolejne rozmowy przed nami, ponieważ te rozmowy będą podcastem, który jeszcze nie istnieje, istnieje w głowach, właśnie to jest najlepsze przyszłość. On istnieje w przyszłości, ale dzisiaj postawiliśmy ważny krok w tym kierunku.